Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do rozmów odważnych i poważnych. Dziś moim gościem będzie pan Łukasz Mazur, prezes Górnika Zabrze. Panie Łukaszu, ostatnio 3 zwycięstwa Górnika Zabrze, dobra pasa. Czyje to zwycięstwo właściwie klubu, samych zawodników, trenera, kibiców czy wszystkich razem? Ja myślę, że to jest zwycięstwo Górnika Zabrze. Górnika rozumianego jako piłkarzy i trener oczywiście, bo to pierwsza drużyna wygrała. To pierwsza drużyna włożyła wysiłek, to pierwsza drużyna strzelała bramki, ale trener odpowiednio drużynę ustawił. Ale zwycięstwo też wszystkich innych, to oczywiście kibiców przede wszystkim, którzy między innymi na meczu z Kluczborkiem zrobili rewelacyjną czy świetną jakby tutaj oprawę, świetny doping, ale też no nie ma się doszukiwać, jaki sukces też nasz, tak powiedzmy, my tutaj też mamy nadzieję, że stworzyliśmy czy stwarzamy piłkarzom takie warunki, że nic tylko grać i wygrywać kolejne mecze, zwłaszcza na poziomie pierwszoligowym. Pan tutaj wprowadził, panie Łukaszu, sporo zmian, czy one już procentują? Zmiany, które wprowadziłem, niektóre procentują, niektóre będą procentowały. Ja myślę, że tak naprawdę będzie te zmiany widać dopiero na jesieni. Wiadomo, że teraz my wdrażając pewne zmiany też musimy odczekać okres karencji, także to zmiana struktury w klubie, czy to zmiana zatrudnienia. Zmianą, którą ktoś już mi zauważył, czy powiedział, że jest dość ciekawa, to jest to, że nagle zaczął być ruch na naszych korytarzach, ludzie zaczęli biegać, a nie powoli chodzić, czy się snuć, jakby to może pierwsza zmiana. Druga, którą ja zauważyłem, to jest tak, że na początku przez pierwszy miesiąc zawsze jak byłem za 15-8 w pracy, byłem pierwszy. Teraz jak jestem za 15-8, okazuje się, że jest 3-4 osoby przede mną. Bardzo sympatyczne. Pewne to są oczywiście takie zmiany, takie delikatne, ale one wskazują na zmianę podejścia do wykonywanej pracy, tak? Że jednak to nie jest obowiązek, 8 godzin przychodzimy, wychodzimy, ale ta główna zmiana, którą mam nadzieję uda nam się zrobić, to takie podejście, to zmiana podejścia, zmiana mentalności pracowników, że jednak nie robimy tego, bo to jest praca, robimy to, bo lubimy to robić, robimy to, bo to jest górnik, dla którego tutaj jesteśmy. Panie Łukaszu, jeszcze niedawno dziennikarze, niektórzy przynajmniej oburzali się, że zostało wprowadzone czasowe embargo dla informacji, to już zostało zniesione, to podobno był pomysł trenera. Tak z doniesień prasowych wynikało przynajmniej. Była tak zwana cisza medialna rzeczywiście. Ona została troszkę jakby nadinterpretowana, bo myśmy się tutaj zgodzili, ustaliliśmy wspólnie, no bo to pomysł trenera, proszę pamiętać, jest pomysłem trenera, ale to zarząd podejmuje kluczowe decyzje, również takie, więc trener do nas przed takim wnioskiem, myśmy zaakceptowali. Chodziło tutaj o ciszę medialną przed meczami, o to, żeby zawodnicy mogli się skupić tak naprawdę tylko i wyłącznie na grze, a nie na tym, co powiedzą w mediach, gdzie tutaj coś ciekawego powiedzieć. Dokładnie. Poskutkowało, natomiast no, z biegiem okoliczności po jednym z meczów chyba było tak nadinterpretacja, nie wiem czy ja mówię, żeby w ogóle się nie wypowiadać również w tej strefie mieszanej dla mediów po spotkaniach. No, tutaj to sprostowaliśmy szybko, no bo nie ma się to oszukiwać. No, media są dla nas, media są powiedzmy dla jakby swoich odbiorców, ale też my jesteśmy dla mediów. To jest tak naprawdę jakaś koegzystencja, wspólnie współpracujemy i tutaj robienie sobie jakichś takich utrudnień no, nikomu jakby nie służyło. Panie Łukaszu, przed Państwem kolejne mecze, przed zawodnikami kolejny sprawdzian. Jak Pan ocenia, jak Wasze szanse się mają? Jako szef tej firmy mogę powiedzieć tak, ja wierzę w awans Górnika. Liczymy tylko na zwycięstwa. Bardzo fajnie się stało, że po tych 3 meczach wróciliśmy na 2. miejsce w tabeli. To znaczy, że znowu liczymy tylko na siebie, bo dotychczas było tak, że musieliśmy mówić ok, nawet jak wygramy, to musimy liczyć na potknięcie Sandecji, na potknięcie Pogoni, UKS-u. Dzisiaj jesteśmy na 2. miejscu. Jeżeli my będziemy grali swoje, jeśli pokażemy tą skuteczność, dobrą grę, to nie oglądajmy się na nikogo innego, a zatem cały czas myślę, że wierzę w to głęboko. Jestem przekonany, że będziemy wygrywali wszystkie kolejne mecze i na Widzew pojedziemy już pewniej awansu i wspólnie z Widzewem będziemy świętować awans z Ekstraklasy, no bo to nie ma się oszukiwać. Widzew tego awansu już jest prawie pewny. Panie Łukaszu, ponieważ Pan jest menedżerem nie od dziś, to ma Pan taką zdolność zapewne przewidywania przyszłości, tak? Kiedy Górnik wejdzie do Ekstraklasy i tu wracam do tematu, którego Pan nie lubi, stadionu, no to będzie musiał mieć taki no, trochę lepszy obiekt, prawda? Bo od tego też licencja czasami mi zależy. To, co mamy na licencję, starczy jeszcze w tym roku. Ja powiem tak, jeśli chodzi o stadion. Fajnie byłoby mieć lepszy stadion. Mamy podobno mieć. Z tego, co wiem, wczoraj został oddany projekt wstępny bodajże w spółce stadion naszego stadionu.
Ja cały czas wierzę, że on będzie. Cały czas jesteśmy zapewnieni, mamy zapewnienie ze strony Urzędu Miasta, że ten stadion będzie. No, czekamy na niego, czekamy na ten stadion z utęsknieniem, no też również dlatego, że jak tu wszyscy widzimy, popyt na mecze Górnika jest i to nawet nie mówimy o ekstraklasie, my tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie dużo więcej jakby zaprosić kibiców, również nawet na chwilę obecną na pierwszą ligę bylibyśmy w stanie, no ale cały czas przypominam, bo to też jest pewne nieporozumienie, my jako Górnik do stadionu nie mamy nic, tak, my ten stadion tak naprawdę jedynie mamy oddany w używanie na okres organizacji widowiska sportowego. Co to oznacza? To oznacza, że nawet de facto my tu nie jesteśmy na tym stadionie nawet gospodarzem w momencie, kiedy nie ma niedozgrywane spotkanie. Czyli na dzień dzisiejszy budynek owszem wynajmujemy, w którym dzisiaj robimy wywiad, ale cały stadion nie jest nasz. To jest stadion miasta, który jest oddany w zarządzanie Mosirowi. Pan Müller powiedział na ostatniej sesji Rady Miejskiej, że taka była umowa, tak, że Allianz wchodzi, Allianz pomaga wtedy w trudnej sytuacji, nie ukrywajmy, finansowej, w zamian miasto obiecało stadion, prawda? Tak, stadion, ale nie tylko nowy, ten obecny również, tak, no bo tutaj mówię, zanim przejdziemy do nowego, no to powiedzmy sobie szczerze, Górnik na tym stadionie tylko gra spotkania i wynajmuje budynek klubowy plus szatnie. My tak naprawdę nie mamy nic wspólnego, czy to z tym, jakie są krzesełka, czy są otwarte sektory, czy zamknięte. Chcielibyśmy mieć, oczywiście, no, pani redaktor, no, wszyscy by chcieli i ja myślę, że ten stadion musi być prędzej czy później. Natomiast temat, który się na przykład teraz pojawił, to jest temat tak naprawdę również u nas, co się stanie z naszymi boiskami treningowymi, bo w chwilą rozpoczęcia budowy stadionu, czyli tamtej jego części od tych teraz zamkniętych sektorów, czy to będzie w tym roku, czy w następnym, kiedy się zacznie, ja już nie wnikam, no nam zostaną wyłączone z użytku dwa boiska treningowe, a zatem my na chwilę obecną już tutaj z Tomkiem Wałdochem cały czas zastanawiamy się, szukamy rozwiązania, gdzie trenować tak naprawdę. Pan o Rybniku. Rybnik był tematem, dalej jest tematem, który się będzie pojawiał w zależności od jednej rzeczy, mówiąc w skrócie. Byliśmy tam na spotkaniu, zobaczyć, jakie są warunki, dlatego że w świetle takich nieoficjalnych informacji wiemy, że w momencie przebudowy stadionu ta nasza pojemność będzie ograniczona do 3-4 tysięcy ludzi. No ja sobie nie wyobrażam, powiem szczerze, rozgrywania tu mecz czy spotkań Górnika Zabrze dla 3-4 tysięcy ludzi. Nie chodzi o pieniądze, wpływy z biletów. Chodzi o dwie rzeczy. Chodzi o to, że po pierwsze jest duże zapotrzebowanie. Po drugie, my musimy jednak społeczeństwo uczyć, czy przyzwyczaić, że na mecze się chodzi. Tak? Musimy pokazywać, że te miejsca są, żeby to weszło w nawyk. To piękna tradycja również teraz jest, sądzę, całymi rodzinami, panie Łukaszu. No, całymi rodzinami czas. Chodził z ojcem, prawda? Już nawet córki ściągnąłem. Całymi rodzinami, może mniej w chwili obecnej, z uwagi na infrastrukturę, która jest. My tutaj mamy pewne pomysły, jak to zrobić, ale to znowu wszystko się rozbiło o pojemność stadionu, tak? Chcemy w przyszłym roku, czy będzie na pewno uruchomiony kącik dla dzieci, że jeśli przyjdzie ojciec, będzie chciał, powiedzmy, pójść z dzieckiem na mecz, tak naprawdę, a matka na zakupy w tym czasie, to będzie można zostawić dziecko pod opieką jakiejś opiekunki w kąciku, jakimiś zabawkami, będą zabawy dla dzieci, powiedzmy, jakieś z piłką w tym czasie, tak żeby podzielić, tak? Matka na zakupy czy do kosmetyczki, ojciec z dzieckiem tutaj może przyjść na stadion, nie musi się martwić, z kim dziecko zostawi, ewentualnie, że dziecko będzie przez godzinę znudzone, bo wiadomo, że dopiero piłką się interesujemy od pewnego momentu w naszym życiu. Tam powiedzmy 4-5-latek raczej będzie troszkę marudził, myślę, przez taki okres. Panie Łukaszu, wszyscy trzymamy za te plany kciuki, bo naprawdę Górnik Zabrze jest piękną wizytówką miasta. Wszyscy pamiętamy sukcesy, jakie odnosił. No teraz powoli wraca do tych sukcesów, także wszyscy trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że sukcesy też będą, a wizytówką, że jest. Ostatnio pani prezydent sama powiedziała, że tutaj na przemówieniu na stadionie, że jeśli gdzieś jedzie i mówi, że jest Zabrze, to wszyscy mówią, a Górnik. Więc to jest chyba najlepsza rekomendacja, tak? Że mówiąc Zabrze, myśli się tylko i wyłącznie Górnik. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.